Cześć ludziska, tutaj Mr. Panzer, a dzisiaj zrobimy recenzję Tygrysa Jedynki, odświeżonego z World of Tanks od Kobi. Zapraszam do oglądania. No i jest jeden problem, bo pudełko za bardzo wam nie pokażę. No, nie mieści mi się. No, wygląda typowo, jest dosyć spore. No tak, dobra, przód pokazany na szybko tył. Wiem, że mało widać. Chwila, tutaj naklejki. Tutaj zdjęcie z World of Tanks. Podniosę, może spróbuję trochę podnieść kamerę. O, tutaj dane, zdjęcia, funkcji i tym podobne, dobra. Teraz przejdźmy do czołgu. I od razu mówię, ostrzegam. Są dwie modyfikacje wprowadzone do tego czołgu, ale najpierw załogę sobie zobaczymy. Chwilkę, muszę go tu ustawić. O, dobra. Już. To nasza załoga. Jest to dowódca czołgu. Niestety Kobi nie dało do tego zestawu nawet dwóch figurek, tylko jedną. No ale okej, okay, już tam. Cena i tak była wysoka, bo gdzieś 119 zł. No. Ma Lugera oraz lornetkę. No, co mi się nie podoba, to to, że ma taką czapkę właśnie, a nie furażerkę. No bo chodzi o zgodność historyczną. Dowódcy czołgów rzadko mieli takie czapki. No, ale do czołgu od razu zacznę z modyfikacjami, jakie zrobiłem. To tutaj zrobiłem modyfikację, ten granatnik nie był w oryginalnym zestawie, ale można go łatwo dorobić sobie. Ja tu dałem klocek ze studem z boku. No i dałem tak właśnie. I druga modyfikacja to właśnie tutaj jeszcze nie ma wizjera, ale zaraz to poprawię. Ja ogólnie musiałem użyć elementów z tego wizjera i zrobiłem małą modyfikację. Akurat tutaj tylko na potrzeby odcinka odwzorowałem go, tylko w innych kolorach. On oryginalnie prezentował się tak, to na tym klocku jednostudowym, 2 na 1 z tym studem. I z takim 1 na 1. No i to mi się bardzo nie podobało, więc wymontowałem go i wstawiłem o ten klocek, gdyż kiedy się go zamontuje, ładnie wygląda. Lepiej wygląda niż ten oryginalny od Kobi. Robi fajną szparę. No, więc zostanie już z tą modyfikacją. To mówmy przód. Przód jest ładny. Ładnie odwzorowana lampa przednia. Karabin maszynowy jest inaczej wykonany niż zwykle, bo jest sztywny, ale dobrze się trzyma. Ładnie wygląda. Lepsze rozwiązanie niż w poprzednim Tygrysie z World of Tanks. A jeszcze tutaj mamy dwa nadruki, bardzo ładne. Ja to dałem na klejkę z nazwą Jotun. Chyba tak, nie znam ogólnie niemieckiego. Mamy tutaj też walizkę, która ma imitować chyba tam jakiś kołek, coś takiego, nie wiem, kawałek drewna, który blokował gąsienicę, aby czołg się nie stoczył. Nie wiem dokładnie. Mamy dwa włazy. Nie są one zbyt głębokie, więc to figurki za bardzo. Oj, przepraszam. Figurki tutaj za bardzo nie wpakujemy, myślę. O, tych średnio, bo wystaje. Nie da się kompletnie schować, nawet. Wyjmę nogi, podniosę, no to trochę się tak mieści, ale no średnio tak to wygląda, no średnio. No, no więc dwa wazy ma, otwierane oczywiście. Przejdę może teraz do tej strony. Tutaj ładny detal w postaci linii, Balkenkreuze tu do on. Tutaj drugi jest. No. Błotniki są fajnie zamocowane, trzymają się dobrze. Tu taki jest pusty. Ja tu w swojej przeróbce dałem gaśnicę, ale tutaj już wyjąłem ją, bo nie chciałem jej na ten w tej recenzji. Mamy klapę silnika jeszcze, od góry pokażę. O, otwiera się. No i wiele osób chyba już o tym wie. Proszę bardzo, silnik jest zbudowany z paru elementów.
Tak, nowość. Nareszcie ko i robi ciekawsze silniki. No. Przecież nie było z tym problemu. Z tej strony to samo co wcześniej, kompletnie to samo, nic się nie zmienia. Dobrze, przejdźmy teraz do wieży. No i do tego nowego elementu może od razu przejdę, który mnie zafascynował. Jest to taki garnek. Wykonany jest on bardzo ładnie. No. I co ciekawe, ja to może pokażę teraz. Możemy wsadzić już prawie całą, bo nie całą, ale prawie całą figurkę. Tylko jakby to tu pokazać zaraz. No więc musimy wymontować ten właz. Wsadzić naszą figurkę bez żadnego kompletnie wyposażenia. O tak, w pozycji siedzącej. Z rączkami tak ustawionymi. No, wciskamy. Nakładamy na nią właz. O! I spójrzcie na to. Figurka jest już lepiej schowana. Można trochę właz tak położyć, że niby lekko tylko tak wychyla się. Że niby tutaj jakiś ostrzał i tak zakrywa się, żeby nie dostać w łeb. No. Więc trochę się tak. No może, to nie jest nadal to czego wiele młodszych użytkowników oczekuje, ale już trochę lepiej wygląda niż wcześniej. No, to jest oczywiście garnek dowódcy. Ja ogólnie chciałbym, chociaż to by zwiększyło ceny tego zestawu, ale chciałbym, żeby oni zaczęli w niektórych, może innych zestawach, na tym garnku drukować wizjery. Chociaż jeden albo dwa, trzy. Żeby cokolwiek taki był mały detal tutaj, bo to by było naprawdę pięknie. Tutaj taki jakiś wizjer, prawdopodobnie od działa. No i tutaj właz oczywiście ładowniczego. No i tam figurka, no, mieści się, mieści. No tak, jeśli chodzi o pozycję siedzącą, nie ma mowy. Ale jeśli tak na stojąco, no to stoi ładnie, siedzi. Zakryta jest dobrze tym włazem, więc no legitnie wygląda. Co do kosza, no to no kosz wygląda trochę, jest taki zbyt okrągławy dla mnie, ale no jakoś się tak przyzwyczaiłem. Według mnie to lepiej wygląda niż w poprzednich modelach. Fajnie wygląda, odpowiednia wielkość jest. No. Ja tu też, o, kolejna modyfikacja moja, to dodałem tutaj klocek taki właśnie z tą dziurką, jako odwzorowanie tego, jako odwzorowanie tym wizjeru chyba oddziała celownika dokładniej, no. Jeszcze tutaj z każdej strony jest po takim detalu wizjeru bocznym. No. Jeszcze tutaj nadruk mamy malutki. Przepraszam. Ok, już jestem. Tutaj też wizjer kolejny jakiś jest odwzorowany. Ok, naprawiony. No, tutaj też ładne elementy z kratkami wentylacyjnymi. To są nadruki oczywiście. Bardzo, ale to bardzo ładnie wyglądają. No, i zdziałem to jeszcze tak jest, że no nowszy element jest fajny, ten hamulec wylotowy. Ja to bym chciał, żeby on był w wersji czarnej w tym zestawie, ale no Kobi jakoś nie chciało czarnego dawać. No ale szary według mnie też wygląda dobrze. No. Jeszcze test toczenia. No powiem tak, że on się bardzo dobrze toczy. Paluszkiem mogę go spokojnie. Lekko, lekko tylko ciągnę. Patrzcie, o. Widzicie? Bardzo lekko się toczy, więc do zabawy takiej, że jeżdżenie, no to spoko. Trochę odpadają te błotniki, ale łatwo jest to naprawić. No. Model oceniam tak. No. 8 na 10. Dobra, trzymajcie się, cześć.